Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się po raz kolejny już w grze Supraland. No i cóż, niestety głupi ja jak zwykle nie sprawdził, który odcinek to już jest, ale tak, nadal wielkie wyprzedzenie utrzymuję, bo wiecie, tak przyjemnie się gra w Supralanda, że po prostu aż żal nie korzystać. I przy okazji chciałbym też to ukończyć, zanim nadejdzie czas na kolejną grę, która w sumie tym razem jest wyczekiwana na pewno przez wielu. Gdyż premierę będzie miała już niebawem, a jeszcze jej nie było. Chociaż może kiedy widzicie ten odcinek, to już była. Nawet nie wiem. Może powiedziawszy naprawdę, no, pogubiłem się już z tym, jak to będzie wszystko. Ale tak, dla tych, którzy nie wiedzą, to mówię tutaj o Elden Ringu, bo tak, już 25 lutego premiera. Oczywiście, jak tylko była okazja, to zakupiłem sobie w preorderze. Więc no, będzie grane, jak tylko wyjdzie. Oczywiście wszystko prawdopodobnie udokumentuję na YouTubie. A póki co tak, robimy to, co trzeba, czyli idziemy dalej z fabułą, idziemy w stronę fioletowego kryształu. Przy okazji, szukając miliona, znajdzie jakiś rozproszenie na każdym kroku, jak na przykład teraz widzicie z tym pięknym. Takim. Nie pamiętam tylko, czy jestem w stanie użyć tego? Nie, dobra. Czyli tutaj, korzystając z przelotu, nie będziemy mogli kontrolować niczego, ale okej, okay, i tak widzicie fajny skrót. Okej, okay, dobra. Widzę to, już to widzę. Challenge accepted po prostu. Bo widzieliście, tam była skrzynka na szczycie i tam jeszcze była jakaś rura. I właśnie o tym mówię. Idziemy do fioletowego kryształa, ale jeśli coś mnie rozproszy w taki sposób kowy, można to określić, no to nie ma przebacz, musimy to, wiecie, zbadać. Teraz tak, tamte kryształy. Spinaczka. Nie wiem, jak to wyjdzie. To w sumie kryształy, skrzynka. Ja po prostu teraz plączę wszystkie słowa, które da się poplątać. No, chyba każdy wie, o co mi chodzi. Taką mam nadzieję. A nie wierzę. Dobra, wiecie co, nie będę się w to teraz bawił. Może kiedyś będzie jakaś lepsza okazja, lepsze miejsce, cokolwiek lepszego po prostu. Teraz w sumie tak, powinniśmy się chyba skupić na tym, żeby iść dalej, zwiedzać dalej, zobaczyć co dalej w ogóle i przy okazji... O, proszę, chwila, to jest fioletowy kryształ. Dobra, to jednak może tego nie jest tak daleko. Wow, pokonałeś kościanego rycerza. Skorzystaj z tej rady. Czasami drzwi same w sobie są ważniejsze niż to, co się za nimi kryje. Okej. Okay. Dobra, dzięki za poradę, tylko nie wiem po co mi ona. Mamy jakieś przełączniki, inne dziwactwa. Okej, jakaś kulka. Ale dobra, mniejsza z tym. Zobaczmy, co po prostu skrywa, wiecie, to miejsce, bo... No, nowe tereny. A jak wiadomo, uwielbiam nowe tereny. Bo nowe tereny to nowe okazje do tego, żeby eksplorować, gubić się, zdobywać znajdźki. Nie takie. Oczywiście moim głównym celem, jeśli chodzi teraz o znajdźki, pomijając robienie fabułki czy coś, to będzie ulepszenie tego do... Nie pamiętam nawet jakiej wartości, ale wiecie, jakiejś takiej większej wartości, co to ona była wymagana. Do tego brakuje mi słów teraz. Ale tak, no, wiecie, żeby móc spokojnie te metale usuwać. Więc no, czy to się uda, czy się nie uda, zobaczymy za jakiś czas. A póki co, no, skupmy się na tym, co jest najistotniejsze, czyli na eliminowaniu wszystkiego. I co ciekawe, alternatywnym strzałem nie jestem w stanie niszczyć drewnianych grobów, ale dobra. Fioletowy pocisk. Okej, okay. Oznacza to mniej więcej tylko tyle, że chyba będziemy musieli znaleźć jakiś fioletowy pole siłowy, jak już się nauczyliśmy i z niego to wystrzelić. O nie, idź mi stąd wróg. Okej, ale to nie tak dosłownie. Miałeś iść, ale dobra. Pokonany, dobra. Tam u góry widzę trochę metalu, co oznacza, że może będziemy mogli jakieś tam fajnie wejść, ale jeszcze nie jestem przekonany. Nie rozumiem tego mechanizmu. Okej, po cokolwiek to jest, co i tak tego teraz nie zrobimy, bo wymagasz 100. Za 66 gwiazdek chyba. Tak, tam widziałem tą liczbę, ale mniejsza. Więc tak, tajemnica ciekawa, ale nie na teraz. A póki co właśnie musimy zobaczyć resztę tego wszystkiego, bo
No, to jest najlepsze w tej grze właśnie, jak już powtarzam po raz... Nie wiem, który... Znajdź ki, zwiedzanie, tajemnice, sekrety. Robienie fabułki i innych rzeczy, okej, fajnie, ale... Ja szczerze bardziej z tych fabularnych rzeczy to się cieszę, nawet z takich właśnie głupot jak tutaj teraz. To, że wlazłem w jakieś głupie miejsce i... W sumie to pociągłem wajchę. Ej, ale... Zanim co teraz? Okej, dobra, udało się jakoś chyba to wybugować się stamtąd, ale dobra, mniejsza. Dokąd to prowadzi? O proszę, z powrotem tutaj. O nie no, jeszcze przy okazji tak, kolejna to taka dziura. Ciekawe, ciekawe. Powiem szczerze, nawet nie wiem dlaczego, ale okej, fajny skrócik i tak. Niemniej jednak, pożegnamy się z nim teraz i skupmy się na jakichś ważniejszych rzeczach. No więc tak, tutaj nie mam niczego takiego wielkiego, poza słupami na prąd. I w sumie tam dalej przejściem jakimś. No i tam jeszcze jest ta sekwencja, ta cała dziwna z kulką i innymi takimi rzeczami. Ale zanim to wszystko, to tak, wypadałoby też właśnie zobaczyć, co jest tutaj na spodzie, poza... No niestety po raz kolejny tym kawałkiem skały, które... Nie, jest bardzo irytująca. O, jeszcze kilku wrogów wypuszcza, bo... No, to akurat było bardzo wredne. Okej, ale teraz full focus, może jeszcze się uda. Dobra, dobra. Okej, żyćko poleciało. Żyćko, 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 przyda się. Umierać. O proszę, w ogóle patrzcie, to żyćko jest jakimś takim... Jakby zwykłym wockiem. A nie tym plastikowym czymś. Ciekawe. A w sumie plastikowym chyba prędzej powinien powiedzieć drewnianym. Zresztą już nie pamiętam. Mniejsze, no i kolejne, no oczywiście. To już szczęście szybko pokonane, ale no. Okej, czyli też wymaga jakby prądu. No cóż, no nie wiem co... Czy tym wszystkim... Definitywnie będziemy musieli tutaj jakoś to wymyślić, chociaż chwila, a... Ja prądu nie potrafię wytworzyć? Wiecie, bo... Prostsze niż myślałem, wystarczy, że tam stanę. Wiecie, z tym elektromagnesem, czy to tam jest uruchomionym i nagle... Nie. Niestety nie tym razem. Tutaj potrzeba innego prądu niż ten mój. Smutne, ale dobra. Chociaż w sumie też tak szczerze powiedziawszy, to nawet nie wiadomo, czy to jest elektromagnes, czy coś. Chociaż dobra, zepsuliśmy dysk komputerowy, to może chociaż... Dobra, głupoty gadam, chyba dyski to można zniszczyć nawet zwykłym magnesem, wystarczająco silnym. Chociaż no, to, że to jest elektromagnes, by wskazywało na to, wiecie, że po prostu możemy go włączyć, wyłączyć, ale... Ja się tutaj nie znam, gadam głupoty, więc proszę mnie nie słuchać. A tutaj czegoś potrzebujemy. Nie wiem po co, okej, baterii potrzebujemy. I tak, teraz trzeba tam iść ku górze, odkrywać wielkie tajemnice i inne takie rzeczy. Dobra. Drzwi są ważniejsze niż to, co się za nimi kryje. To akurat fajna podpowiedź, ale powiem wam szczerze, no spodziewałem się akurat tego. To będzie podpowiedź do... Proszę. Bo do jakoś takie jeśli dałoby się wejść, to chyba byśmy mogli to zobaczyć. Czy też nie, no, bo tego tam przeszedł spod, tam nie wlezilibyśmy. Dobra, mniejsza. Tam mogę wejść po tą całą kulkę. I... chyba nie, dobra. Coś niczego więcej tu nie mam, to bierzemy kuleczkę, ładna. A, okej, okay, tym przyciskiem po prostu chyba usuwacz coś, tylko co teraz z nią? Okej, okay, wow, pokonałeś rycerza, tak, tak to wszystko było, no i co teraz? Bo nie rozumiem, mamy kulkę. Ale wiecie, no, prawda jest taka, że nawet nie wiem, co mam z tą kulką głupio robić. Znaczy, dobra, jest tutaj... Nie to! Idź kostka, idź, przeszkadzasz. Takie miejsce i... Zauważyłem też, że ona jest metalowa, to może... Dobra, to miało sens akurat. Fajnie pomyślane. Ale dobra.
Wiemy, jak się dostać po kulkę. Teraz, kiedy ją mamy, to też wiem, co zrobić dalej. Mniej więcej. Super. Tylko... coś więcej... O, wajcha z przejściem sekretnym. Okej. O, proszę. Proszę, niów nikomu, że z nią umawiam. Hej. Okej, dobra. Dobra, fajne, tylko... co nam to dało? Sekrecik, czy coś więcej? Jest, ale pewnie nie jestem. Tak, definitywnie tam coś więcej można znaleźć, odkryć i tak dalej, ale... no to niestety nie da teraz. Teraz tam nic raczej nie zrobimy. A, to sama ta cegła w sumie czy coś zmienia. Ale podejrzewam, że w sumie wiem, co trzeba zrobić. Trochę jestem jełopem, niemy tym głupim i tak dalej. Że tam wcześniej. Dobra, jestem jeszcze głupszy niż myślałem, bo jeszcze nie idę tam, tylko naokoło, bo się próbuję męczyć. Bardzo możliwe, że teraz... o proszę, czyli to się nie zamknęło jeszcze, to fajnie. Ale tak, tą kulkę możemy zastosować w dwóch miejscach. A przynajmniej tak podejrzewam, bo wiecie, nic innego nie mogę zrobić. Tam i... tutaj. Nie wiem, dlaczego to jest w takim razie, ale jednak nie. Boże, co przekombinowuję i to jest coś naprawdę znacznie prostszego. Podejrzewam, że pewnie tak. Drzwi są ważniejsze niż to, co się za nimi znajduje. Dobra, to dopiero teraz nabrało sensu. Ale dzięki ci, gościu. To była wspaniała podpowiedź. I teraz tak, tak, tak proszę, że powiedz mi, że tutaj nie spadłem nadaremno. Oczywiście, że spadłem nadaremno, bo jakby inaczej. Ale tak. Nie przejmuję się tym. Nie będę tutaj się denerwował. Nic, bo to nadal... fajna gierka i to, że raz sekretu nie było w takim fajnym miejscu, nie oznacza, że zawsze nie będzie. Więc teraz... tak, teraz zostałem zrekompensowany kolejnym sekretem. Regeneracja życia plus 5, okej. Okay. Fajnie, kolejna gwiazdka więcej. I tak, 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 co my tutaj jeszcze mamy? Pewnie niczego nie ma i teraz spadłem bez powodu. Oczywiście. Ale nie ma co się martwić. Przejście jest tutaj bardzo proste i ciekawe, że czerwony, bo umawia się nic z niebieską. W ogóle ciekawe mi też, czy to w ogóle jest... powiedzmy, czy oni są świadomi tego, co się tam stało niedawno. Tego, jak niebiescy zniszczyli dostęp do wody czerwonym. Ale dobra, hej, mam baterię. Więc sukcesik. Sukcesik, dobrze, że pomyślałem. Każdy zwykły człowiek by pomyślał i... my prąd delikatnie przewodzimy, ale... poza tym to chyba tutaj nic takiego nie ma. Mogę pomóc z prądem, chociaż... dobra, nie jestem głupi. Jeśli mogę prądu jest mniej więcej w linii prostej odtąd, to możemy to dostarczyć. Idealnie. Ciężko będzie konkretnie to wymierzyć, ale może naprawdę damy radę. I... nie, dobra, to tam chyba już jest otwarte, czy nie? Bo ja już w sumie sam nie wiem. Nie, dobra, otworzyło się, więc... jej, brawo ja. Trafiłem, nawet nie wiem za którym razem, ale okej, max zdrowie plus 5. Dobra, fajnie. Tutaj w sumie nic już nie było do zrobienia. Tu wyżej nadal coś jest chyba. Ale nawet tego nie sprawdzę, tak szczerze, bo nie mam jak. Mam do zrobienia, czy tak, tak w sumie nie? Wydaje mi się, że na razie nic tutaj więcej nie zrobimy. Ja wykombinuję nawet podstawowo, co dalej. Z tym wszystkim. A jedyne, co tak naprawdę do mnie jeszcze może uderzać jako tako, to to, że kulka jest metalowa, więc wiecie. Jeśli potrzeba prądu jeszcze gdzie indziej, to może, podkreślam, może,
stanie tą kulką trochę prądu przenieść gdzie indziej, chociaż jedna kuleczka to też za mało. Też tak, z drugiej strony tutaj to trochę jakby, wiecie, tam to kulka, to miejsce sugeruje mi trochę to wszystko. Okej. Kula przywodzi. Faktycznie, tak, to jest idealne miejsce, żeby to zrobić, tylko co dalej? Szczerze powiedziawszy, nie wiem, ale w takim wypadku, wiecie, jak nie wiem, to może, podkreślam, może, po raz kolejny będę się tak dziwnie powtarzał. Jakieś rozwiązanie znajdziemy, tylko trzeba trochę pomyśleć, pogłówkować, poszukać i przygotować się na to, że zaraz tutaj te jakieś ogniste potwory wyskoczą i nas będą chciały bić, zabić, więc tak. A cicho, szkielety, wy tu jesteście zerowym zagrożeniem w porównaniu z tym wszystkim. Ale ciekawa sprawa, że oni wybuchają tak też. Można powiedzieć, śmierci. Mamy w takim razie do zrobienia? Nie rozumiem, co ja tutaj nawet robię i po co to robię. Ale tak, kolejny lawowy potwór, to akurat jestem w stanie zrozumieć. Do fioletowego kryształu w tamtą stronę. Ale oczywiście teraz tego nie możemy zrobić, bo czegoś brakuje. Ale hej, widzę tam niebieskie deski, więc tak. Niebieska kostka. Okej. Niebieska kostka, którą mogę sobie przenosić. Po co mi ona? Ale tak, może jak będzie potrzebna i coś wymyślę dla niej, to wtedy to zrobimy. Ale póki co, to tak. Trzeba trochę pomyśleć, pokombinować. Ej, chyba mam już teorię. To jest taki piękny parkour, ale jest trochę za nisko, żeby z tego skorzystać, więc może... Trzeba ją... jeść i móc się tam równo ustawić. Niestety tworzenie fioletowej kostki wyrzuca nam niebieską kostkę. Nie. To musi być coś innego w takim wypadku. Ale dobra. To tutaj jeszcze mamy takiego do zrobienia. Tam widziałem właśnie te deski. To tak jest. Opa, jakaś. No i przede wszystkim jest właśnie to miejsce, więc tak. Cokolwiek tu jest to metalowe, wiecie, metal oznacza, że mogę tam wleźć, więc muszę to zrobić i... okej, czyli to jest zakończenie wystrzału kostki tam. Tutaj mamy baterię, dobrze. Stary trik, tym razem jestem na niego gotowy i pamiętam o nim, więc tak. Tym razem nie będę jełopem, który nie pamięta nawet swoich początkowych umiejętności. Wkładamy baterię i... Aha, dobra, wiecie co? Fajne! Ty po prostu teraz decyduje, w którą stronę prąd ma przepływać. Okej, ciekawy zamysł. Nie zaprzeczę. Dobra, mamy kowadło. Tak, teraz... Kowadło też przechodzi prąd. Dobrze to wiedzieć. Z tym może udałoby się załatwić coś dalej. To tutaj. Dobra, już wiem, gdzie była ta kostka. Wiecie co, to jest wszystko nadal proste. No, i jeśli trochę milczę momentami coś, to wybaczcie, ale się skupiam po prostu mocno na pozoru oczywistych i prostych, ale jednak zadaniach, które mogą mnie przerastać momentami. Ej? Za mało to jest to kowadło? O nie, dobra, jest. Dobra.
Dobra. Udało nam się. Udało nam się wymyślić kolejne fajne rzeczy, tylko... Jak mamy jeszcze to kowadło, może z jego pomocą bylibyśmy w stanie zrobić coś więcej? Nawet nie wiem. Ale tak. W sumie, dobra, zobaczmy, czy tam to kowadło właśnie nam nie pozwoli zrobić czegoś naprawdę znacznie więcej. O ile możemy je tam przetransportować. Okej, to było piękne. Spodziewałem się, że można tak łatwo rzucić kowadłem. Ale tak, kowadło, idź. Pójdę. W takim oto miejscu potrzebujemy dużo prądu do różnych miejsc. Na pewno trochę tego jest na dole, więc... Cek. Na dół będziemy musieli jakoś to sprowadzić. O ile to w ogóle realne. Zanim na dół, to musimy się skupić na tym, co jest tutaj. O, zanim to wszystko, to jeszcze... Kolejny wróg, naprawdę. Jakoś to zrobię. Jakoś to zrobię, ale dobra. Tam chyba prądu nie mamy jak dostarczyć za bardzo, nie wiem. Miałby ewentualnie być dostarczany. Więc tak, tutaj można powiedzieć, że już mamy mniej więcej chyba to załatwione. Skąd ci wrogowie się ciągle biorą? Wiecie, to nawet już nie jest fajne czy coś. Jak oni tak po prostu się pojawiają ciągle na plecach i strzelają. Wydaje ci się, że wszystkich wyeliminowałeś i nagle kolejny przybiega nie wiadomo skąd. Ej, no cóż. Ale dobra, wracając. A, tutaj są jakieś rzeczy, tylko że to wszystko wymaga czegoś. Czego tu jeszcze? Jeszcze był tutaj, proszę. To 66 gwiazdek. Sporo. Więc tak, kowadło z tym raczej nie pomoże. Jeszcze widzę, jeśli chodzi o kowadło jako tako, co mogłoby mieć zastosowanie, to przekazać od kulki prąd dalej. Ej, nie ten przycisk. No oczywiście zepsułem wszystko. Ej. Teraz prąd jest dalej. Za mało, żeby dotrzeć... To masz tam. Dlatego potrzebujemy czegoś jeszcze. No tak, tutaj potem fajnie wodę zrobioną, która prawie całkowicie to rozwiąże, ale no. Zanim tą wodę będziemy mogli elektryzować, to mówię, brakuje jedna. Góra dwóch, chociaż wydaje mi się. No i w sumie najgorsze w tym wszystkim to jest to, że w sumie nie widziałem żadnych innych tego typu niczych rzeczy w sumie. No i tak, już się plączę, oczywiście. Bo co to byłby za odcinek, gdybym się nie plątał w tym, co chcę przekazać, powiedzieć i inne takie. Trzeba teraz szybko pójść do góry. Do góry, potem coś tam spróbujemy i tak dalej, ale... Zanim to wszystko, to jeszcze... Ostatnia sprawa. Wystarczająco dużo, dobrze wiecie, tutaj pozwiedzam wszystko. Może tu gdzieś coś być fajnie ukryte. Osem teraz już, ale... W domu eksploracji go nie znajdziemy? Ale nie, nie. Wydaje mi się, że jednak... Chyba jednak bardziej właśnie potrzebujemy czegoś więcej. Może niekoniecznie, bo naprawdę jak zapewne... Dobra, co ja tam będę gadał. Po prostu ja jak wiadomo jestem nieszczególnie taki... ważny w niektórych momentach, więc no... Nie zdziwiłbym się, gdyby mi umknęły jakieś naprawdę istotne elementy. Nie spadaj tam, nie spadaj. Po raz kolejny. Tam do góry chyba naprawdę się teraz nie ma jak dostać. Trzy. Ostatnie, co mi naprawdę zostało, zanim będę mógł się oficjalnie poddać z tym pomysłem. Będzie tam jakieś monety nawet, co ciekawe.
Właśnie sam w sobie pomysł, żeby znaleźć cokolwiek. Nawet tutaj na dachu, ale nie widzę, żeby tu miało coś być. Sta, pewnie marnuje swój czas. No wybaczcie. Chyba, że kostka też przechodzi prąd. Tego nie sprawdziłem. Bo gdyby było prawdą, ale... Ale no, nie sprawdziłem. To akurat jest prawda, że... Kostka nie przewodzi prądu. No więc dobra. Nie będę was tu więcej zamęczał tym. Idziemy po prostu od razu już tam dalej. Co będzie, to będzie i trudno. Pora otworzyć skarb fioletowego kryształu. A przynajmniej taką mam nadzieję, bo wiecie, no... Pewnie jeszcze gra nam rzuci jakieś 20 innych wyzwań po drodze, zanim do fioletowego kryształu dojdziemy. Ale no, no. Może nie być aż tak źle. A... Okej, potrzeba tu baterii i... kowadła. Oczywiście. Ej, no cóż, to się widzimy za chwilę. Okej. Już wszystko. Owe. Można lecieć dalej, więc... Ze smutkiem zostawiam to miejsce nierozwiązane. Ale hej, może jeszcze będzie dobrze i przy okazji co my tu mamy? A szkoda. Okej, dobra. Fajchę? Nawet nie wiem do czego. Kubek i tyle. Co? Super Bowl, no? Co? Co tam było powiedziane? Nawet nie wiem o co chodzi. W końcu będzie musiał wyjść z domu. Mieszka ten najlepszy gracz Super Bowlu w historii. Tak bardzo go kocham. To naprawdę jego dom? Nie mogę uwierzyć, że go znaleźliśmy. Wow, diament 3. Wow, to jedyny gracz, który zdobył rangę potrójny diament. Okej, nawet nie ogarniam nawet o co chodzi, ale dobra. Ja to widzę tutaj piękny metal, więc tak, jak jest metal, to trzeba skorzystać i... Czapka i sztuczna broda. Koleś zmarł na zatruci dymem, próbując złamać się do domu supergwiazdy. Musiał szukać cennych przedmiotów. Zdjęła z niego fałszywą brodę i kapelusz. Wszystkie pamiątki, tak, dobra. I w ogóle da się tu przejść? Zatruci dymem, ale... O, da się przejść. Dwa znaki zapytania, wykrzyknik. Możesz pozbyć się tych dziewczyn dla mnie, ale nie robiąc im krzywdy? Zadać ci sekret Super Bowlu. Kochają moją super rangę, czy super rangę, okej? Okej, zero jedynki, jakieś inne głupoty, dobra? Okej. Dobra. Kochają rangę i tak dalej, co? Podejrzewam, że rozwiązanie będzie prostsze niż niektórym mogłoby się wydawać. Ale tak, zanim coś tam, to jeszcze zobaczmy, co my tu mamy. Wiecie, proste rozwiązania są fajne, ale... No nie zawsze takie satysfakcjonujące, jakby się chciało. Prawdopodobnie to, co będziemy musieli zrobić, to oczywiście znaleźć kogoś, kto ma wyższą rangę od niego. I tyle. Dobra, dobra, póki co zobaczymy, co my tu mamy. To prawda jest taka, że nic nie mamy. To jest po części najgorsze, bo... Dobra, widzę to. Nie jestem aż takim jałopem, jak mogło się wydawać, widzę to. Więc tak, bateria. Znowu nie trafiłem w tą baterię, halo. Dobra, dobra, ale to teraz wyżej. Dobra, mamy to. Mamy to. I piłeczka wróciła, więc jej. Dobra. Ale mniejsza z tym, mamy baterię i to się liczy najbardziej. Bo wiecie, przy pomocy baterii teraz możemy włączyć prąd. A, dobra, teraz mam tu też przy okazji to coś. Jak...
A, dobra, to lata w dwie strony. I dobra, dobra, bardzo dobra nawet. Mamy kowadło. A wiecie, kowadło jest metalowe, więc ułatwi przekaz prądu. Oraz mamy też metalową platformę. O czym się przekonaliśmy ostatnio. Że jest metalowa, więc no. O, niestety kowadło spadło. Ale dobra. Szybko i zaraz będzie załatwione. Bo tak, przy pomocy platformy możemy przyoszczędzić na ewentualnym zasilaniu tego wszystkiego. Ale dobra. Padło tutaj i nie chwyta. Mamy słaby zasięg prądotwórczy. Ale dobra, mniejsza z tym. Tutaj chyba gdzieś widziałem też kolejne. Oczywiście. Trzeba w sumie prądotwórczy. Jakieś głupoty gadam, ale dobra. Mniejsza o to. A przekazuję prąd aż dotąd. Okej. Gąbka. Nie wiem po co gąbka, ale okej. Przegrałem zbyt dużo rankingowych meczów. Spadłem na brąz 2. Dziewczyny już się mną nie interesują. Dam ci cenne informacje, jeśli spowiedzisz mi kilka dziewczyn. Okej. 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 Powiem szczerze, to jest jeszcze prostsze niż myślałem. Gdzie z rangą diament 3? Ranga mu się zmieniła, już nie jest w diamencie 3? Wow, tylko brąz 2. Serio, co do przegryw. Pff, papa. Dzięki, teraz podzielę się z tobą, co on tam mówił. Aby polecieć bardzo daleko, uciekaj od szybkiej piłki. Kiedy ją złapiesz, użyj swojego potrójnego skoku. Okej. Dobra. Okej, ciekawe, ciekawe, powiem szczerze, ale tak, zanim to jeszcze tutaj. Oka gąbka i ruchoma platforma mogą przewodzić prąd. Dzięki. Ale to akurat się spodziewałem. Co za człowiek, co za dom. Wow, diament 3, co za człowiek, ty. Ale tak, mokra gąbka i platformy mogą przewodzić prąd. Powiem wam szczerze, tego pierwszego się spodziewałem, tego drugiego niekoniecznie, ale tak. Zanim to wszystko, to jeszcze najważniejsza kwestia. Musimy znaleźć wodę dla gąbki. A niestety nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Dobra. Tak, to było prostsze niż myślałem. Znaleźć wodę dla gąbki. No, jeśli chodzi o tym, co same gąbki, to też można było się spodziewać. Wiecie, że taki będzie wynik, taki będzie rezultat, ale. No powiedzmy, że nie każdy musiał się tego spodziewać. Ale i tak, hej, super. A teraz zauważyłem, że gąbka jest sama w sobie strasznie słabo leci, więc może musimy ją podnieść i ze sobą wziąć? Tak, ze sobą. Dobra. Dobra, mamy gąbkę, więc jej, super. Jako, że mamy gąbkę, to teraz jeszcze łatwiej będzie przewodzić prąd. Bo patrzcie, gąbkę mogę postawić tutaj w sumie. Trochę dalej, dobra, mamy to. Teraz jeszcze trzeba gdzieś namęczyć, bo tak. Kowadło. Okej. A co to zrobi? Co? A, w sumie nie wiem. Ale wydaje mi się, że cokolwiek by to zrobiło, to byłoby coś ciekawego. Ale zanim to jeszcze tak. Nie, kowadło, wracaj, wracaj, wracaj. Tak. Spokojnie. Okej, prąd dociera tutaj. Okej, problem jest taki, że nie jest na stałe. Czyli potrzebujemy jeszcze paru elementów, żeby prąd był tutaj ciągły. Paru, jednego elementa w sumie. No dobra, jeśli prąd będzie ciągły, to będziemy mieć bezproblemowo załatwione już wszystko w sumie. Dobra. Dobra. Więc trzeba zrobić. Co kowadło do widzenia. Z tym tutaj miejscem, choć tutaj. A, dobrze, idealnie, pięknie.
Odpocznij sobie chwilę. I tak. I w tym czasie polecimy tu. O, kolejne kowadło. Dobra. No i teraz to już będzie bezproblemowo. Zobaczcie, to kowadło idzie tu. Kowadło, które sobie miało odpocząć w tym miejscu, zaraz podniesiemy. Tam prądu nie potrzebujemy, kładziemy tutaj. I proszę, jest przejście. Więc jej, super i tak dalej, ale zanim to wszystko... Oczywiście nie ma tak łatwo. O, patrzcie, tam jest coś, więc no... Jeszcze jest to do zrobienia oraz kwestia tego całego, co on mówił o tej piłce. Uciekaj od szybkiej piłki. Okej. Okej. Widziałem te monety wcześniej, więc wiecie, powiem wam szczerze, to nie było dla mnie jeszcze tajemnicą. Jest achievement momentum nawet za to. Jak miło. Nie było tajemnicą wracając, że, no, że tutaj coś jest, ale... Okej. Fajnie, że zadziałało i kolejny księżyc. Okej. Nadal nie wiem, dlaczego te księżyce będą potrzebne, ale... Miło widzieć kolejny, więc tak. Jej, czy coś. W sumie nawet naprawdę nie wiem, co ja mam mówić o tym wszystkim, co tu się dzieje. No. A, w sumie teraz jest jeszcze taka jedna kwestia. Coś tam jest. To i po co i jak to zrobić, to nie wiem. Czekajcie. Ej, chwila, to jest myśl! No to może mi nie wyjść, tak jakbym chciał, ale... chwila. Nie, dobra, nie. Za dużo kombinatoryki. Cokolwiek tam jest, trzeba będzie jakoś inaczej się tam dostać. Ale dobra, mniejsza o to, mniejsza z tym i tak dalej. I tak udało się zrobić dosyć dużo. Więc... Ja co ja tu zepsułem? Padło nie przekazuje teraz prąda? Ha. To skoro ma problem z tym, co... Szybszy sposób na to, żeby to naprawić... Będzie chyba tak. To prawda, oznacza to, że jak użyję tylko kostki, to niestety, ale nam się zamknie przejście. Ale hej, pewnie gra to przewidziała w jakiś sposób, więc... Pilat... To już? Przymiałby na przykład odpowiednie powierzchnie. Pójść, aby przymocować promień do powierzchni, kliknijby przyciągnąć promień? Chwila, że... że co? Pamiętaj, pomimo mocy to nie lina. Przyciągnij się raz do dachu, a następnie użyj swojego potrójnego skoku, by dostać się dalej. A... Okej, wiecie co? Ej, cokolwiek tu jest, cokolwiek tu ma to być, super, ale nie idziemy tutaj. Oj, co to nie? Mamy teraz nową, wspaniałą supermoc. Co? Co? Mam super moc zabawy drewna, ma tutaj nagle takie... No słuchaj gościu, no nie wypuścimy cię stąd, musisz iść dalej z fabułką. No dobra, skoro tak twierdzicie, to niech... Dobra, chyba wiem, czemu tak się stało. Smutno. Ale dobra, mniejsza. Przyjmę i pójść, aby przymocować promień do powierzchni. Kliknie, by przymocować promień, okej, no to wiecie, to są wszystko stare rzeczy. Ale dobra, znaczy w sumie stare.
dopiero co poznane, niepotrzebnie o tym przypominałem ponownie. Ale dobra, mniejsza z tym. Na razie powiem tyle może. Dziękuję wam bardzo za uwagę. A jak działa ten promień do końca, to sprawdzimy w kolejnym epizodzie. I po prostu trzymajcie się. Hej, hej.